W poprzednim odcinku wspomniałem, że rok 1961 był dla kina wyjątkowo udany. Dziś zaprezentuję kolejny dowód na poparcie tej tezy, ponieważ bestia z Jukka Flac ujrzała światło dzienne w tym właśnie roku. Podobnie jak nagi na księżycu, film znakomitego Kolmana Francisa nie boi się poruszać aktualnych tematów. Może nawet być określony mianem dzieła społecznie zaangażowanego, swoistym głosem sprzeciwu wobec testów nuklearnych przeprowadzanych wówczas w Stanach Zjednoczonych. Społeczne obawy wyrażone przez reżysera znalazły zresztą potwierdzenie 9 lat później, gdy podczas jednej z nieudanych operacji właśnie w Jukkaflac 86 osób zostało napromieniowanych. A co najmniej dwie zmarły później na skutek ostrej białaczki szpikowej. Mamy więc do czynienia z filmem wizjonerskim, proroczym wręcz. Konsekwencje igrania z bronią jądrową przedstawione przez Francisa wyglądają może nieco inaczej niż w rzeczywistości, ale grunt, że niosą właściwe przesłanie. Otwierająca scena duszenia losowej kobiety przez prawdopodobnie tytułową bestię, nie ma żadnego związku z dalszą fabułą. Chronologicznie nie ma też większego sensu. Kropki głoszą, że została nakręcona później i dodana tylko dlatego, że Coleman Francis lubił oglądać nagie kobiety. Nie przesądzam, nie oceniam, choć jestem w stanie uwierzyć. Na planie bez wątpienia działa się magia. Dość powiedzieć, że dźwięk i dialogi zostały nagrane w postprodukcji, czemu zawdzięczamy możliwość słuchania przyjemnej dla ucha, wcale nie irytującej muzyki, oraz fantastycznego wprost narratora i jego błyskotliwych komentarzy. W zasadzie facet odwalił całą robotę za mnie. Jest tylko w swej narracji bardziej refleksyjny. Flag on the moon. How did get there? Skąd wzięła się flaga na Księżycu w 1961 roku? To proste. Zostawili ją Jeff i profesor w przerwie między zbieraniem złota i fotografowaniem nagich kobiet z czółkami. What is this? A crossover episode? Swoją drogą, czyż nie byłoby świetnie, gdyby wszystkie słabe filmy z tego okresu rozgrywały się w ramach jednego wspólnego uniwersum? Okej, okay, wróćmy do naszej bestii. W pewnym sensie jest to film familijny. Colman Francis zaangażował w projekt swoją żonę Barbarę oraz synów, RONALDA i ALANA. Tu jednak o nepotyzmie nie może być mowy. Cała trójka zagrała doskonale i zapewne na castingach pokonała ostrą konkurencję. Na amerykańską pustynię przybywa Józef Czaworski, radziecki naukowiec. W walizce przechowuje ściśle tajne dokumenty dotyczące między innymi, a jakżeby inaczej, lądowania Sowietów na Księżycu. Trudno o bardziej klasyczny, zimnowojenny scenariusz. Jego tropem podążają oczywiście agenci Kremla, chcący przechwycić cenne informacje. Panowie się nie patyczkują, i tak jak pan Hitchcock powiedział, od razu dostajemy pościg oraz strzelaninę. Strzelaninę kiepsko zsynchronizowaną dźwiękowo, ale zgodnie z prawidłami sztuki filmowej, ciemnoskóry bohater ginie jako pierwszy. Nie możemy więc zarzucić twórcom, że nie trzymają się podstawowych zasad. Jaworskiemu, granemu przez szwedzkiego anioła Tora Johnsona, ulubieńca samego Eda Wooda, udaje się uciec. Tylko wprawne prawne oko dostrzeże tu aktora pędzącego z zawrotną, nieosiągalną dla zwykłego człowieka prędkością. Jeśli wam się nie udało, spróbujcie obejrzeć ten fragment w zwolnionym tempie. On naprawdę tam jest. Niestety, naukowiec ma w życiu wyjątkowego pecha i spada z deszczu pod rynne. Wprawdzie umknął kremlowskim agentom, ale został ofiarą eksplozji atomowej wypożyczonej wprost z amerykańskiej kroniki filmowej. A co dzieje się z napromieniowanym człowiekiem? Wiadomo, zmienia się w bestię mordującą przypadkowych ludzi. Podoba mi się zwłaszcza to duszenie stylnego siedzenia. Kobieta wcale nie usłyszała, jak blisko dwumetrowy facet gramoli się do jej samochodu. Brzmi absurdalnie, ale ma logiczne wytłumaczenie. W tym świecie dźwięki nagrywane są przecież później, gdyby ekipa filmowa nie zapomniała wziąć ze sobą sprzętu tej tragedii można było uniknąć. Ktoś znajduje zwłoki i informuje policjanta, ale nie takiego zwykłego policjanta. Joe Rozpoczyna się pościg za tajemniczym, nieuchwytnym mordercą. Touch a button, things happen. A scientist becomes a beast. W poszukiwaniu mordercy Joe będzie miał oddanego wspólnika, ale nie będę go przedstawiał, skoro może to zrobić nasz ulubiony narrator. To się nazywa zgrabna ekspozycja i nadanie głębi bohaterom w subtelny, wyważony sposób. Po co się gimnastykować i wplatać wydarzenia z przeszłości w fabułę, skoro można o nich opowiedzieć wprost jak cywilizowany człowiek. Jim i Joe znajdują uduszoną kobietę w jaskini, ale po zaskakująco szybkim zbadaniu pulsu okazuje się być martwa. And Joe: Here, feel her pulse. Well, can't help her. Maybe angels, but not doctors. Największym atutem filmu jest bez wątpienia narrator. Jego komentarze są bardzo błyskotliwe i pomagają widzowi zrozumieć niezwykle skomplikowaną, wielowątkową fabułę. Vacation time. People travel east, west, north or south. Bywa tu, bywa tam, bywa też gdzie indziej. Boys from the city. Not yet caught in the of progress. Feed soda pop to the thirsty pig. Drugim powodem, dla którego warto obejrzeć bestie z Jukka Flac, jest gra aktorska rodziny Francisów. Gdyby pan Coleman był polskim politykiem, zapewne dostrzegłby u swoich synów talent do zarządzania spółkami skarbu państwa. Mamo, widzieliśmy jakieś real pigs. Tak, yeah, i a coyote. Tak. Don't you be playing with Come on. We're leaving. Come on. Samochód, którym podróżuje czteroosobowa rodzina, ma awarię na znanym nam pustkowiu i już pierwsza minuta przymusowego postoju wystarcza, by rodzice zgubili swoje dzieci. Hank? I don't see the Tymczasem Jim postanawia zlustrować okolice z lotu ptaka. Kolega daje mu cenną radę na wypadek wypatrzenia tajemniczego mordercy. Jim, shoot first. Ask later. Następnie, przez kilka minut, oglądamy sceny pozbawione dialogów, za to okraszone cudowną muzyką. Jim patroluje teren z powietrza, Joe z ziemi, chłopcy błąkają się po pustyni, ojciec nie potrafi ich znaleźć, no i bestia też gdzieś tam śmiga. Wreszcie Jim dostrzega ojca zaginionych chłopców i postanawia go zastrzelić bo przecież istnieje jakaś szansa, że to on jest zabójcą. Warto zaryzykować. Nasz wyborowy snajper oddał 21 strzałów serio, liczyłem, zanim dopiął swego. Rozumiem ruchomy cel, ale myślałem, że mamy do czynienia z ekspertem. A jednak ojciec przeżył kanonadę. Wraca więc do zepsutego samochodu i odjeżdża w siną dal. Jeśli myślicie, że to element większego planu, to będziecie rozczarowani. Wszystko wraca do punktu wyjścia. Bohaterowie znów pałętają się po pustyni bez ładu i składu. Wreszcie bestia natrafia na zagubione dzieci, ale jedyne co jest w stanie zrobić, to krzyknąć i pomachać łapskami. Mimo legendarnej szybkości, nie potrafi dogonić swych ofiar, które chowają się w jaskini. Niedługo potem do tej samej groty, cóż za zbieg okoliczności, podchodzi bestia, ale nie fatyguje się, by sprawdzić, czy ktoś jest w środku, po prostu zasypia przed wejściem. Cóż, pomoc sąsiadów nie była potrzebna. Chłopcy sami uciekają śpiącemu mutantowi. Ten oczywiście w porę się budzi i rusza w pościg, przypominający bardziej pogoń marudnego staruszka za dziećmi, które ukradły jabłka z jego ogródka. Z pomocą przychodzą nasi dzielni stróże prawa i po krótkiej, acz emocjonującej walce zabijają Żaworskiego. W tym miejscu kończy się epicka, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji opowieść pod tytułem Bestia z Jukka Flac. Ale czy na pewno? Ciekawostka, podobno sceny z zającem nie było w scenariuszu, zwierzak sam wybiegł przed obiektyw i twórcy uznali, że warto z tego faktu skorzystać. Nie da się ukryć, zając zagrał najlepiej z całej obsady. Bestia z Jukka Flats to bardzo słaby film, który ma dwie wielkie zalety. Po pierwsze, podczas seansu można kompletnie wyłączyć myślenie bez obaw, że nie nadążysz za fabułą, bo jest ona, mówiąc delikatnie, szczątkowa. Po drugie, losowe przemyślenia narratora to istne perełki, choćby dla nich warto pomęczyć się przez 54 minuty. Wobec powyższego, 8 na 10 będzie sprawiedliwą oceną.